nowym filmie na moim kanale i dzisiaj będzie to haul wiosenny. Wiosna to moja ulubiona pora roku i właśnie uwielbiam odświeżać swoją garderobę, chować te grube swetry, które uwielbiam, i wyjmować jakieś takie właśnie letnie, przewiewne ciuszki, czy też właśnie kupować nowe. No i właśnie dzisiaj mam zamiar Wam pokazać, co udało mi się ostatnio zamówić. Wszystkie rzeczy, które zaraz zobaczycie, są z azjatyckiej stronki Zaful. Koniecznie sobie sprawdźcie, bo mają ogromny wybór produktów w niskich cenach. I nie przedłużając, przechodzimy do hola. Zacznę może od przepięknych bluzeczek, w których się od razu zakochałam. Są mega w moim stylu. Pierwsza jest w kolorze takiego brudnego różu. Jest to koszula o ciekawym kroju. Ma taki kołnierzyk zapinany na taką czarną tasiemkę. Jest wykonana z bardzo takiego delikatnego materiału, ale najciekawszym elementem są rękawy, które są takie faldaniaste. To jest mega dziewczęce, idealnie właśnie wpasowuje się w wiosnę. Wydaje mi się, że nie tylko ja w tym roku na punkcie takich bluzek zwariuję, ale dużo dziewczyn, bo to wygląda naprawdę szałowo. I jeszcze te rękawy przypasane są również takimi czarnymi kokardkami. Druga bluzka jest w podobnym stylu, tyle że kolor jest słoneczny, taki kanarkowy, powiedziałabym. I tutaj również są te rękawy. No patrzcie, patrzcie, jakie szerokie, falbaniaste. To niesamowicie ładnie podkreśla ręce i właśnie sprawia, że nie wiem, ja się czuję po prostu jak jakaś księżniczka. Bluzka jest taka dość luźna, przewiewna. W ogóle próbuję się przekonać do żółtego koloru, a żółty będzie bardzo taki trendy właśnie w okresie wiosennym, letnim. Także wszyscy będziemy teraz ubrani na żółto. Kolejna rzecz, z której jestem bardzo zadowolona, to kurtka, nad którą myślałam już od dłuższego czasu. Jest wykonana z takiego zamszu w kolorze błękitnego nieba. Jest dobrze zrobiona, fajny materiał. No i dość taka ciepła, myślę, że na wiosnę idealna, tylko troszkę, mogłaby być troszkę dłuższa, bo jest taka, no dość krótka, ale i tak bardzo mi się podoba. Ponieważ planuję niedługo wyjazd do ciepłego kraju, to zamówiłam sobie również dwa kostiumy. Pierwszy to jest coś prześlicznego, prześliczny. Biały kostium. Takiego to jest materiał, taki ażurowy, i tutaj w staniczku na dole jest wykończony muszelkami. No i majtki tak samo, również mają taki element muszelek. Jestem pewna, że ten kostium będzie idealnie prezentował się na zdjęciach, także już nie mogę się doczekać, żeby go założyć. A drugi kostium jest taki pastelowy, wiosenny. Stanik prezentuje się tak, pudrowy róż oraz majteczki, które są takie bardziej zabudowane. Tutaj mamy wzór liści monstera, tylko że one są tutaj niebieskie. Bardzo ładnie wygląda takie połączenie kolorów. I jeszcze po bokach mamy takie paseczki. Zapomniałabym o mojej pięknej bluzce. T-shirt z motywem Harry'ego Pottera, czyli okulary i błyskawica. Ja nie jestem jakąś mega fanką Harry'ego Pottera, ale mam sentyment do tego filmu, ponieważ wyszedł on wtedy, kiedy byłam w gimnazjum, a jak wiecie, jest to okres, kiedy wszystko najbardziej tak odczuwamy. Każdy bodziec jest odbierany bardzo intensywnie w tym wieku, więc Harry Potter zapadł mi w pamięć i teraz właśnie ilekroć leci w telewizji, to go oglądam i też pomyślałam, dlaczego by nie mieć takiej w tym stylu bluzeczki. Tylko że ona trochę prześwituje, to jest może jedyny jej mankament. Nie mogło się obyć również bez gadżetów. Także zacznę może od torebki. W
takim stylu jeszcze torebki nie mam. Wszystkie są raczej takie słodkie, bardzo oryginalne, ale nie mam takiej zwykłej, jakiejś takiej, która by pasowała do wszystkiego. Szczególnie właśnie na wyjazdy, na podróże, których planuję w tym roku trochę. I właśnie taka idealnie się sprawdzi. Mała, poręczna, która właśnie do wszystkiego będzie pasować. Wykonana chyba ze takiej sztucznej skóry. No i naprawdę fajnie się prezentuje. Na tej stronie jest w ogóle od groma takich rzeczy. Ja na przykład znalazłam takie serduszko na pędzle. Tutaj się je wkłada i po prostu sobie stoją zamiast jakiegoś pojemniczka. Natomiast z tyłu jest miejsce do ich czyszczenia. Nie wiem, jak to się sprawdzi. Zobaczymy. Ale bardzo podobała mi się też tego kolory. Taka soczysta mięta. Właśnie. Miętowy kolor to jest kolor wiosny, powiem Wam. I co ciekawe, ja dostałam też w gratisie pędzle do makijażu. Tutaj większość jest pakowana w takie torebki, także to mi się podoba, bo zazwyczaj rzeczy są pakowane w jakiś taki celofan albo folię, a tutaj właśnie wszystko oddzielnie w torebeczki, także to jest plus tej strony. No i patrzcie, te pędzelki są po prostu przecudne. Przecudne. Takie syrenki, pędzelki, syrenki, też w kolorach wiosennych, a mięta plus róż, no po prostu istnieje. Niestety, jak to bywa w takich zamówieniach, nie mogło obyć się bez bubli, bo ja jakimś cudem znowu zamówiłam sukienki. Zawsze Wam mówię w tych holach, że sukienki to nie wypały, a za każdym razem je zamawiam. To jest, słuchajcie, jakiś po prostu absurd, ale chyba chodzi o to, że po prostu za każdym razem mam nadzieję, że ta sukienka jednak będzie wyglądać tak jak na tym zdjęciu. No ale tak nie jest. Pierwsza sukienka jest, słuchajcie, w takim właśnie znowu musztardowym kolorze i ona, ja do niej bym nic nie miała, jest naprawdę ładnie wykonana. Ładny ma krój, jest falbana, są kropki, tylko że niestety jest za mała na mnie. Za mała, za krótka, w ogóle jak dla jakiegoś, nie wiem, dziecka. A zawsze sprawdzam rozmiary, także po prostu coś tutaj poszło nie tak z rozmiarówką. Słuchajcie, może ja się czepiam, może to są jakieś takie, nie wiem, drobiazgi, do których nie wiem, na które inni by nie zwrócili uwagi, ale chcę być wobec Was szczera, dlatego druga sukienka, słuchajcie, jest obcisła, raczej na taką słoneczną pogodę, czarna, na ramionczka z guziczkami tutaj, tylko ona, słuchajcie, śmierdzi. Nie wiem dlaczego, nie wiem, o co w tym chodzi. Reszta ubrań pachnie albo po prostu ma neutralny zapach, natomiast ta sukienka śmierdzi. Nie wiem dlaczego, ale po prostu upiorę ją i chyba będzie po problemie. W każdym razie ogólnie polecam ten sklep. Obiecuję Wam, że już nigdy nie kupię sukienek na tego typu stronach. Naprawdę, obiecuję Wam, obiecuję sobie. Natomiast bluzki, kurtki, kostiumy kąpielowe to ja mam chyba tylko z azjatyckich stron. Są jak najbardziej na plus, także koniecznie zajrzyjcie na tą stronkę, dajcie im znać, co Wam się z mojego zamówienia najbardziej podobało i czy chcielibyście kolejne hole. Tyle na dzisiaj, żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki! Keep dreaming, think it's okay for us to take another ride, yeah.